Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy uskuteczniać wędkarstwo spinningowe pod kątem okoni. Pod kątem okoni, moi drodzy, mam nadzieję, że fajnie się pobawimy, połowimy. Pogoda jest bardzo dobra, trochę zmienna. Przed chwilą świeciło słońce, teraz pojawiły się chmury. Jak patrzyłem na prognozę, to cały czas ma się to wszystko zmieniać. Na przemian słońce, na przemian chmury i delikatny wiatr. Przede wszystkim jest jeszcze bardzo ciepło, ponieważ jest cały czas powyżej 10-15 stopni przez cały czas. Zobaczymy, jak to się będzie miało odnośnie samego wędkarstwa, samych okoni, jak będą na to reagowały. Dzisiaj ze mną oczywiście Favorit Balans, któż by inny. Na ten kij będę łowił, a przynęty to w zależności od tego, na co będą najlepiej reagowały okonie. Myślę, że zacznę od Polarisów. Zobaczymy co dalej, czy bardziej na jakieś wormy, czy bardziej na jakieś riperki, jakieś rybki. Będę szukał, będę kombinował. Mam nadzieję, że powiedzie mi się i że fajnie połowię. Ale czy tak będzie? Zobaczymy, trzeba iść nad wodę. Więc cóż, lecimy! No powiem Wam, że rekordowy szczupak. Na obrotówkę. Mikrus. Już nie świruj. Ale ten już był ładny. No taki maluszek. Wszystkie się wysprzedały, wszystkie, kurwa, chyba 3 sztuki na magazynie zostały. O Boże, no i reklamują wędki, których nie można kupić. Ja pierdolę. No, nie wiem. No? O! O! Nie wiem. Okoń. Masz aparat? Będzie. Ja mam trochę blisko podobrałem. Dziś Piotr mówił, żeby tu jednak przyjechać. Huu, nawet więcej. Nie będziemy robić telefonu, bo tu aparat. Jazie. Mi się ostatnio była sprawdzała bardzo fajnie. Na jaziach? Przy jaziach. Znaczy, wiesz? Ale sandaczy już na przykład nie lubią. Szczupaki też raczej chyba nie. Ja zazwyczaj... Siedzę. Ten mniejszy. No ale siedzi. Niższy. No tamten miał większego garba, wiesz? Bibi, kolejna rybka. Ja to lubię taki, garb. Tylko mały już chyba. Lubię takie gadki, bo to zawsze mi się śmiać, bo wiesz, tam ktoś mi powie, że na Wiśle biorą, kurwa, trzeba jechać na Wiśle i to wiesz, i potem polecna szara rzeczywistość przyjeżdża, że nagle przyjeżdża i się okazuje, to dupa. Że tu rzucić, kurwa, łowić. No i moi drodzy, dzisiaj kończymy już wędkarstwo. Bardzo fajny dzień, udało się złowić kilka okoni, mniejszych, większych, no... Tak jak widzieliście, w każdym razie przede wszystkim zabawa była bardzo fajna. Dwie sztuki takie ponad 30, 32, 33, coś koło tego, dwie takie fajne, grube sztuki. To jedna po drugiej rzut po rzucie. Także rewelacyjnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do tego, aby zostawili subskrypcję. Myślę, że Was nie zawiodę. No i cóż, moi drodzy, trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnej jakiejś wyprawie, już prawdopodobnie tylko i wyłącznie spinningowej. Trzymajcie się i do zobaczenia. Strzałeczka.